Dzień dobry. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia niezwykłego filmu, który nosi tytuł Nie było żadnej nadziei. Jest to film poświęcony powstaniu w getcie warszawskim, ale również jest on rzucony na pewne szersze tło historyczne. Wyjaśnione są wcześniejsze okoliczności, które doprowadziły do tego, że niestety zafunkcjonowało getto warszawskie, oraz w jaki sposób część jego mieszkańców, w zasadzie więźniów, jednak postanowiła się zbuntować i wywołała to powstanie. Sam tytuł filmu pochodzi od Marka Edelmana, bardzo ważnego bohatera tych wydarzeń, jednego z dowódców powstania w getcie warszawskim, który podczas właśnie jednego ze spotkań z licealistami wytłumaczył im, kiedy pytali się go o cele dążenia powstańców, że to było takie powstanie, w którym właśnie nie było żadnej nadziei. To znaczy, że ono się wymykało temu klasycznemu pojęciu, czym jest powstanie, że to prawda jest walka, walka do jakiegoś zwycięstwa, albo przynajmniej do osiągnięcia pewnych celów. W tym wypadku była to walka zupełnie innego rodzaju. Zanim obejrzycie film, chciałbym Wam dwa słowa powiedzieć na temat pewnych niezwykłych jego cech, na temat jego konstrukcji oraz pewnego doboru treści. Film zasadniczo składa się z dwóch części. Pierwszą częścią jest część historyczna, na którą składają się materiały dokumentalne, jak i również pewne historyczne materiały opracowane, na przykład mapy, które Wam wytłumaczą, jak było ulokowane chociażby getto, jak się zmieniała jego powierzchnia właśnie w topografii Warszawy, okupacyjnej Warszawy. Drugą częścią jest dobór zupełnie niezwykłych relacji świadków tamtych wydarzeń. Przede wszystkim samych powstańców, uczestników walk, jak również obserwatorów, którzy byli świadkami właśnie tej tragedii i usłyszycie, jak po latach oni ją opisują i jak ją wspominają. Wreszcie, co dla autorów, dla reżyserki pani Kamy Weymont było rzeczą chyba najważniejszą i tą zupełnie nowatorską, którą właśnie wprowadziła do tego filmu, to jest specjalnie przygotowana animacja, wpleciona właśnie w te inne gatunki, która Wam przybliży, jak wyglądało samo powstanie. Jest to oczywiście celowy zabieg, ponieważ żadnych autentycznych materiałów o powstaniu nie posiadamy, oprócz propagandowych, ukazujących oczywiście w określony sposób Żydów, powstańców, czy w ogóle getto, materiałów propagandowych przygotowanych przez nazistowskie Niemcy. Oczywiście cel tej propagandy był wiadomy, żeby upokorzyć, poniżyć, ukazać tych Żydów w jak najgorszy sposób. Animacja pozwala tę narrację niejako przywrócić prawdzie historycznej. Myślę, że jest to bardzo interesująca część tego filmu. I wreszcie, oprócz części historycznej i jego składowych, które wymieniłem, mamy też ważną część współczesną, która znajduje się na końcu tego filmu. Mianowicie zobaczycie, jak wyglądają te miejsca pamięci obecnie, w jaki sposób pamięć o getcie, o powstaniu w getcie warszawskim funkcjonuje właśnie w topografii współczesnej Warszawy. No i na końcu jest ukazany budynek muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który jest właśnie ulokowany w tym szczególnym miejscu przedwojennej, tętniącej życiem dzielnicy żydowskiej, największej dzielnicy żydowskiej ówczesnej Europy i drugiej po nowojorskiej, która niestety później została zamieniona właśnie w teren getta. Nasze muzeum jest właśnie tą instytucją, która zajmuje się w sposób bardzo szczególny upamiętnianiem tych wydarzeń. Chciałbym Was zatem teraz zaprosić do obejrzenia tego filmu, a po nim spotkamy się jeszcze, aby porozmawiać o pewnych kilku ważnych pytaniach i problemach, które ten film stawia. Początki stałego osadnictwa ludności żydowskiej w Warszawie sięgają XV stulecia.
Przedwojenna Warszawa, gdzie mieszkało ponad 380 tysięcy Żydów, była drugim co do wielkości po Nowym Jorku skupiskiem tej ludności na świecie. W latach poprzedzających wybuch wojny centrum życia żydowskiego w Warszawie skupiało się w tzw. dzielnicy północnej, której sercem była ulica Nalewki. Społeczność ta była niezwykle zróżnicowana, od Żydów ortodoksyjnych, hasydów, po całkowicie zasymilowaną inteligencję, od ludzi ubogich po zamożnych właścicieli fabryk. Ten bogaty i zróżnicowany świat miał przestać istnieć w czasie II wojny światowej. Niemcy od samego początku okupacji konsekwentnie realizowali politykę prześladowania ludności żydowskiej. To poniżanie człowieka, jego godność, jego człowieczeństwo zaczęły być już niszczone w 1939 roku. Jeżeli się na przykład łapało Żyda na ulicy, dwóch młodych chłopaków, stawiali go na beczce i publicznie obcinali mu wielkimi nożycami brodę. Gawieć, która stoi dookoła, dla niej to jest widok komiczny. Wszyscy się śmieją. To jest taka scena faktycznie cyrkowa. Ale ten człowiek wychodzi zupełnie inny. I ci ludzie, którzy temu podlegają, już też są inni. Szykany były zaledwie wstępem do zasadniczego planu izolacji i koncentracji Żydów w gettach. W Warszawie pierwsze mury getta zaczęto wznosić już wiosną 1940 roku. Ulice miasta stały się wówczas widownią istnej wędrówki ludów, kiedy to na mocy rozporządzenia władz okupacyjnych Żydzi z całej Warszawy i okolic zostali zmuszeni do przeprowadzki do getta. Jego teren obejmował dzielnicę północną, znajdującą się w północno-zachodniej części śródmieścia Warszawy i od XIX wieku zamieszkiwaną w przewadze przez Żydów. Wiosną 1941 roku na 4 kilometrach kwadratowych getta stłoczono już blisko 460 tysięcy ludzi. Warszawskie getto stało się największym gettem okupowanej Europy. Błagania o litość, błagania o pomoc, śpiewy, pożal się Boże, chodziła taka kobieta w łachmanach z dzieckiem na ręku, bosa, z drugim dzieckiem przyklejonym do spódnicy i śpiewała strasznym głosem. Przeludnienie w połączeniu ze stale zmniejszającym się przydziałem żywności, pod koniec 1941 roku nieprzekraczającym już 400 kalorii na osobę dziennie, fatalne warunki higieniczne, szerzące się choroby zakaźne, spowodowały, że w ciągu niecałych 2 lat zmarło w getcie ponad 100 tysięcy ludzi. Prezentowane tu kadry pochodzą z filmu kręconego w getcie przez ekipę niemieckiego Urzędu Propagandy. Ten nigdy niedokończony film, którego celem miało być pokazanie panujących w getcie kontrastów społecznych i budowanie negatywnego obrazu społeczności żydowskiej, stał się, wbrew woli autorów, przede wszystkim drastycznym świadectwem zagłady. Kto tego nie przeżył, nie jest w stanie z tego w ogóle pojąć, bo te wszystkie nasze pojęcia są pojęciami, które my używamy w normalnym czasie. Jak człowiek powinien się obchodzić do innego człowieka? To był czas nienormalny. Kolejnym etapem stała się wywózka mieszkańców getta do obozów zagłady. W wyniku akcji wysiedleńczych, trwającej 3 miesiące wielkiej akcji przeprowadzonej latem 1942 roku, i kolejnej, nie w pełni zrealizowanej w styczniu 1943 roku, do Treblinki wywieziono łącznie ponad 300 tysięcy Żydów. W przededniu wybuchu powstania, wiosną 1943 roku, w getcie przebywało już zatem tylko około 50 tysięcy Żydów. Teren getta został zredukowany do 3 niezależnych obszarów, tak zwanego getta centralnego, szopów szczotkarzy oraz szopów Tobensa i Schulza. Wobec bliskiej perspektywy całkowitej likwidacji getta, w środowisku zakonspirowanej młodzieży z żydowskich organizacji zbrojnych zapadła decyzja o czynnym oporze wobec okupanta. Powstanie to jest taka rzecz, która jest założona. Tego dnia wybuchnie,
ma taki i taki cel do osiągnięcia i takie ma być zwycięstwo. Tutaj też żaden z tych warunków nie został spełniony. Ani nie było żadnej nadziei na to, że ono, że się coś zwycięży, że się kogoś uratuje i że się coś zmieni. Byłem jednym z tak zwanych placówkarzy, którzy codziennie wychodzili do pracy poza teren getta. Dzięki temu byłem jedną stopą w getcie, a drugą poza nim. Pozwoliło mi to szmuglować rzeczy, a w końcu i ludzi, przez mur. Niejedna paczka, która przeszła przez moje ręce, zawierała broń lub amunicję. W ten sposób po aryjskiej stronie znalazła się także moja żona. Znalazłem dla niej mieszkanie, które mieściło się vis-a-vis naszego szopu szczotkarskiego, także czasem mogłem ją widzieć, stojącą w oknie po drugiej stronie muru. Planowałem, że wkrótce do niej dołączę. Jak nie strzelasz, nie jesteś żywym człowiekiem. Strzelasz, jesteś na równi z tym, który cię gnębi. Pamiętajcie, że amunicji jest bardzo mało i nic nie może się zmarnować. Przejścia między budynkami umożliwią nam szybkie przemieszczanie się, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Naszą jedyną siłą będzie zaskoczenie. Zabijemy ich tylu, ilu się da. A potem... Ciekawe, kto przeżyje. Ty tak. Ty nie. Ty nie. Ty tak. Ty nie. No, to do roboty. Tak czy owak, nikt żywy z tego nie wyjdzie. The ZOB had 700 people and Twailumi had 300. But could have 1000 of the young people. But there were no arms. The Polish government in London at that time sent us 50 revolvers with munition, 50 hand grenades, and 4 kilograms of explosive. We bought 4,000 on the Aryan side for money, 4,000 liters of gasoline. Yepsha raya la lehet im ab tsatot bofen galui barakhov ze at bevina. Ay po vlich nas techa te po nas tishini it starachti ken. Patrzyłam na te niemieckie podchody i myślałam sobie o tym, jak umrę. Że nie będę dusić się w komorze gazowej. Łatwiej jest umrzeć w walce. Szybciej po prostu. Całe to ich gadanie, że robimy to dla historii, dla obrony honoru, mało mnie to przekonywało. Ale zresztą jest o wiele łatwiej umrzeć od kuli, nagle, kiedy nie wiesz, niż na przykład stanąć nad grobem, który sam musisz wykopać, rozebrać się i czekać, żeby ci ktoś strzelił w tył głowy. To by wiele elegancja śmierć. Panie Motyl, proszę się jak najszybciej schować. Zaczyna się akcja. Ale to nie w ich stylu. Przecież są święta. Pojutrze są urodziny Hitlera, panie Motyl. Szykują mu prezencik, ale nie wiedzą, że my im też. 18 kwietnia wieczorem chodzili młodzi ludzie i ją zawiadamiali, żeby się schować, że się szykuje się akcja. Co ty tu robisz? Nie mogłam tam już sama wytrzymać, przecież jutro jest święto Paschy. Przyszłam się z tobą zobaczyć. Nie mogło być gorzej. Los zgotował nam straszną niespodziankę. Nie tylko nie mogłem już uciec z getta, nie tylko miałem na głowie swoją żonę, ale jeszcze do tego nie mieliśmy przygotowanego schronu, w którym moglibyśmy się schować. Chodź z nami, Simcha. Uratowałeś mi dziecko. Jestem ci to winien. Myśmy mieli skrytkę na 4. piętrze w mieszkaniu, które drzwi były zamurowane i wchodziło się przez sufit. Przez strych. Thank you.
2,000 SS soldiers. Listen to this. 3 detachments of artillery. 1,000 of German police. 1,000 of Polish police. And 1,000 of Ukrainians, Lithuanians, Latvians and Estonians in the black uniforms, the supporting police. Idą jak na wojnę. Nie mogę się już doczekać. Każdy badchala, kilu masy, be, neszek, la rok. A ja licha ze hargasza, ze haja, uwaf. Haiti pesmargisza, szani rozachat. A walcada ze, a walberega się raiti, ta dam, a szani zarakti, ta rimonim, we raiti. היו לנו רימונים מתוצרת עצמנו, משהו. A grenade has a handle. You have to open this and you have to count to 6 and to throw this. But the handmade grenades were completely different. It was with matches on the top, a bunch of this. You have to, don't ask me. Teraz. On the Muranaska square, they came under fire. And it was hell for them. אני זוכרת איך שהם לא יכלו להתגבר עלינו והם באו אחר כך עם טנקים ואנחנו זרקנו את הבקבוקים והטנקים נדלקו יחד עם הגרמנים. Podobno ludzie z podziemia rozwalili kilku Niemców po aryjskiej stronie. Dobrze, zawsze to o kilku mniej. They threw their guns and they ran away. Now every piece of arms, every revolver, every gun, every submachine guns were collected. That's how the how the underground got submachine guns. When they came on the Manuska Street, there were two buildings there with flags. One Jewish flag with the Magen David and one Polish flag. To jest, jakbyś nie chciała, jest to polska historia. To w sercu Warszawy, obywatele polscy to robią. To jak to może być historia innego narodu, innego państwa, innego kraju? Wytężaliśmy słuch, by wyobrazić sobie przebieg tej nierównej walki. Nasłuchiwaliśmy odgłosów detonacji z petard i granatów ręcznych, potem już strzałów, pojedynczych, z karabinów i rewolwerów, albo też grupowych. Moją uwagę zwróciła piękna młoda kobieta siedząca pod ścianą. Wydawała się zupełnie niezainteresowana tym, co się dookoła niej dzieje. Zastanawiałem się, czy ona także musi tu zginąć, mimo że jest taka młoda i taka piękna. Wszystko, co nasze, jest również wasze. Przyprowadźcie tu swoich ludzi. Jest woda, prąd i aż 5 zamaskowanych wyjść, którymi można uciec w razie potrzeby. Gerecht wegen dem sozialen Widerstand in diesem zurückgriffen der Abteilungen. A tuk später sind sie gekommen mit verstärkten Abteilungen. Wir sind nicht gewesen, Ziegelkreis. Thank you.
Zaczekaj. Teraz. Nie ma wątpliwości, że to wrócą. Był wielki wybuch, kamienie się rozleciały, pękła rura wodociągowa, wodą zalało Niemców, było rannych dużo, czy zabitych, bo karetki pogotowia jeździły ciągle. So, the Germans left. They were scared. They left the ghetto. And they knew they can't fight just on open streets. Idą tu. Poszli. Moment wybuchu powstania w getcie był dla mnie chyba jednym z najtragiczniejszych momentów mojego życia. Ja się tak strasznie wtedy już nie tylko spłakałam, tylko tak sobie myślałam, Boże, co ci ludzie zrobią? Zamknięci, zniewoleni. Za co? Skazani nie na walkę, jak my w czasie powstania, tylko na zabicie. Nie mamy już min ani granatów. Przechodzimy na partyzantkę. Wychodzimy tylko dwójkami. Pamiętajcie, że będą nas chcieli stąd wykurzyć. Raczej usmażyć żywcem. Wrzucają gaz do bunkrów, a domy podpalają. Trzeba bronić przed podpaleniem każdego stojącego jeszcze domu. Pamiętajcie, że są tam wciąż cywile. Jesteśmy za nich odpowiedzialni. Uciekaj! Doczołgam się jakoś do bunkra. Nie od razu zorientowałem się, że Niemcy podpalili nasz dom. Dopiero gryzący dym zmusił nas do opuszczenia kryjówki. Stojąc na dachu palącej się kamienicy, spojrzałem raz jeszcze na Warszawę po drugiej stronie muru. Ludzie z tamtej strony przyglądali się pożarowi getta. Jak Rzymianie z czasów Nerona oglądali żywe pochodnie, utworzone z palonych żywcem chrześcijan. Co było po drugiej stronie muru? Róż było normalne. Czasami nam się wydawało, że jest, mimo tego terroru, który był w Warszawie, że to jest normalne życie. Że ludzie chodzą, bawią się, że gra muzyka, karuzela jest, ludzie chodzą do lunaparku i tak dalej, i tak dalej. Dla nas było to niezrozumiałe i czuliśmy, że jesteśmy w zapomnieniu. W zapomnieniu, że świat nie widzi tego. Nie ci tylko państwo z drugiego strony muru, ale cały świat nie widzi tego. Wiedzieliśmy bardzo dobrze, że ten cały wolny świat wie o tym, ale nawet nie kichnął. W kwietniu, kiedy getto walczyło, pojechałam do Warszawy. Nie mogłam się oprzeć. Nie mogłam. Ja wiem, że to nie było mądre, ale ja nie mogłam. Także stałam i patrzyłam na, jak ludzie wyskakują, jak najpierw wyrzucają materace, potem starają się skoczyć na te materace. Ognia pełno, czołgi, armaty, tak jakby cały front na te jedne getto, co tam było, nie wiem ile ludzi już. Uciekajmy!
Symcha! Tędy! Do tego bunkru było chyba 6 wejść z każdej strony i wykryli, że tam są ludzie. Niemcy zaczęli wpuszczać przez te dziury, co zrobili, gaz. Nadeszła godzina. Nie dajmy się wziąć żywcem. Arie Wilner, Jurek, wezwał wszystkich, żeby popełnić samobójstwo. Kto kogo zabił, trudno, nie chcę mówić tego. Ale co się okazało? Okazało się, że z jedno z tych wejść, które było z tych 6, było otwarte, nieobstawione przez Niemców. I 12 osób tamtędy wyszło. Zrozumieliśmy, że jeżeli ktoś ma przeżyć to piekło, to trzeba go wyciągnąć. Ale wyciągnąć, jak wyciągnąć? Dokąd wyciągnąć? Postanowiono wysłać kogoś na aryjską stronę, żeby nawiązać jakiś kontakt, bo nie mieliśmy żadnych kontaktów, żeby nawiązać jakiś kontakt, żeby móc wyprowadzić tych żyjących jeszcze na aryjską stronę. I wobec tego, że Kazik miał wygląd chłopca z Powiśla, mówił po polsku tak, jak się mówiło na Powiślu, nadawał się do tego. Nasza rola jest skończona. Nie mamy już żadnej amunicji. Spróbujcie przedrzeć się na drugą stronę, przygotować odwrót dla tych, co przeżyją. To nie będzie proste, ale spróbujemy nawiązać kontakt z Gielem. Po 9 dniach starań po aryjskiej stronie udało mi się wreszcie załatwić transport, który miał wywieźć ocalałych bojowców do Łomianek. Jesteśmy w getcie. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że Niemcy odkryli i spacyfikowali bunkier naszego sztabu przy Miłej 18. Zrozumiałem, że się spóźniłem, że moi towarzysze polegli w walce, a ja nie zdążyłem przyjść im z pomocą. I oto jestem ostatnim Żydem z umierającego getta. Chciałem się zabić i do dziś nie wiem, czemu wtedy tego nie zrobiłem. Ostatkiem sił zszedłem z powrotem do kanału. Nie wiedziałem, po co to robię. Nie miałem po co ani dokąd wracać. Jan! Mieliśmy hasło. To hasło było Jan. I nie wiem dlaczego, ale fakt, że dalej wołałem, jeszcze w kanale wołałem Jan. Jan! Nagle mi się wydawało, że słyszałem jakiś szmer w bocznym kanale. Jan. Jan. No i mam ty. A sani umrę. Tyż mu umrymli Jan. Ryzykuję i jeszcze raz wołam Jan. No i wtedy wyskakuje grupa 10. Thank you.
10 maja 1943 roku Kazik Rataiser przeprowadził kanałami na aryjską stronę grupę 37 powstańców żydowskiej organizacji bojowej. Części z nich udało się po 48-godzinnym oczekiwaniu ewakuować z kanału i odjechać podstawioną ciężarówką do Łomianek. 16 maja Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę nad Łomackiem. Był to symboliczny koniec powstania w getcie warszawskim. Dowodzący akcją pacyfikacji getta, Jürgen Strop, napisał w swoim raporcie dla przełożonych: żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje. Teren getta poza nielicznymi budynkami spalono i zrównano z ziemią. Na mapie współczesnej Warszawy znajdziemy kluczowe punkty upamiętniające wydarzenia tamtych dni. Na rogu Miłej i Dubois kopiec Anielewicza, wzniesiony na gruzach bunkra przy Miłej 18, w którym rozstało się z życiem 80 bojowców Żobu. Prosta 51, właz, którym grupa uratowanych przez Kazika Rataisera powstańców wydostała się na stronę aryjską. Zamenhofa róg Anielewicza, pomnik bohaterów getta autorstwa Natana Rapaporta, powstały w 1948 roku w piątą rocznicę wybuchu powstania w getcie. A naprzeciw niego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, stojące w miejscu, w którym w latach istnienia getta znajdowała się siedziba Judenratu. Tam, prowadzeni przez wieki bogatej i różnorodnej historii współistnienia Polaków i Żydów, schodzimy w końcu w mroczną otchłań połowy XX wieku. Konfrontujemy się z okrutnym obrazem zagłady utrwalonym w dokumentach i na taśmie filmowej. Bezimienni uczestnicy i świadkowie tamtych dni patrzą na nas z licznie rozmieszczonych ekranów, ufając, że opowiemy ich historię następnym pokoleniom. Witam Was po filmie. Jak powiedziałem wcześniej, chciałbym dokonać pewnego wyboru oczywiście, bo tych pytań i problemów możemy stawiać o wiele więcej, ale chciałbym dokonać pewnego wyboru, wydaje mi się, istotnych kwestii i zachęcić Was do zastanowienia się nad różnego rodzaju przekazami, które ten film zawiera. Pewnym bardzo fundamentalnym, moralnym zagadnieniem, które w tym filmie porusza akurat Marek Edelman, wydaje mi się ta jego wzmianka o Żydzie umieszczonym na beczce, który stał się przedmiotem pośmiewiska, pogardy. Wydaje mi się, że Marek Edelman chce zwrócić naszą uwagę na pewne fundamentalne zagadnienie związane właśnie z wprowadzaniem systemów opresji, terroru, dyktatury, systemów totalitarnych. Wydaje mi się, że można się pokusić na tego typu refleksje, że takie wydarzenie, jak właśnie postawienie tego Żyda na beczce, zawsze powinno nam uświadamiać, że każda opresja, każdy system totalitarny
zaczyna się właśnie od takich, wydawałoby się na pozór, błahych, drobnych wydarzeń dehumanizujących jedne osoby przez drugie osoby, przez właśnie opresorów, tak? Całe systemy opresji zaczynają się od tego, kiedy ktoś pozbawia te osoby, czy tę osobę, którą uznaje za wroga, za nieczłowieka, półczłowieka, odbiera mu cechy ludzkie, dehumanizuje go bądź demonizuje go, tak? Czyli nadaje mu cechy nadludzkie, ale również w tym celu, aby go odczłowieczyć. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne zagadnienie. Oczywiście, kiedy oglądamy ten film, znajdujemy różnego rodzaju wypowiedzi i refleksje dotyczące tego, dlaczego w ogóle do tej walki doszło, dlaczego do niej w ogóle musiało dojść. W zasadzie w 1943 roku, no niestety, na ziemiach okupowanych dokonał się już ten masowy mord na Żydach właśnie w obozach zagłady, które wtedy już pracowały pełną parą albo kończyły swoją powoli działalność. Dlaczego ten zryw? Można powiedzieć oczywiście z historycznej perspektywy, że była to kontynuacja tak zwanej samoobrony styczniowej, tak? Do której doszło w getcie w styczniu 1943 roku, kiedy przez kilka dni Żydzi po raz pierwszy przy pomocy jakby zbrojnej metody oparli się, tak, nazistom. Oparli się wywózkom do obozów zagłady i zszokowani Niemcy przez kolejne 3 miesiące przygotowywali się bardzo starannie do właściwej likwidacji getta i wymordowania mieszkańców. Ale przygotowywali się również i powstańcy, tak? Czyli było to konsekwencją wydarzeń ze stycznia 1943 roku. I jak wiemy z filmu, wydarzenia 19 kwietnia 1943 roku, wybuch powstania w getcie, był związany z datą urodzin Adolfa Hitlera. Chciano mu urządzić swego rodzaju prezent urodzinowy. No i właśnie dokonać tego, co potem zostało zapisane w raporcie ze zniszczenia getta, że dzielnica żydowska, oczywiście daleko posunięty eufemizm, dzielnica żydowska w Warszawie przestaje istnieć. No i znowu oczywiście to pytanie, jaki sens, skoro nie militarny, to dlaczego oni na to szaleństwo, można byłoby powiedzieć z pełnym przekonaniem, dlaczego się na to porwali. I również Marek Edelman, swoisty dla siebie, często taki bardzo bezpośredni, dosadny sposób, nam to wyjaśnia. Po prostu jest to o wiele elegantszą śmiercią, kiedy się ginie od kuli w takim właśnie starciu o charakterze zbrojnym, kiedy się pokazuje swoją godność, tak, wrogowi, opresorowi, w ten sposób, niż kiedy jest się, prawda, spędzonym nad wykopany dół i otrzymuje się kulę w tył głowy. Czyli dla tych młodych ludzi, kierujących się bardzo takimi głębokimi często pobudkami ideowymi, pamiętajmy, że to byli ludzie wywodzący się z żydowskiego harcerstwa, z organizacji politycznych, głównie o charakterze lewicowym, to oczywiście był wyraz ich idei, że jesteśmy ludźmi i również jako Żydzi ludzie potrafimy walczyć. Nie damy się upokorzyć w taki sposób, żeby nas właśnie potraktowano jako nieludzi. Bardzo ważną kwestią, która też pojawia się w tym filmie i też wyraża to w sposób bardzo jasny i Marek Edelman, i chociażby Kazik Simcha-Ratajzer, to jest absolutna wyjątkowość tej sytuacji w tym sensie, że i to opuszczenie Żydów przez świat, totalne zapomnienie tego, co się dzieje w getcie, jakby, czy celowe niezauważanie, chociaż żyje się na przykład zaraz po drugiej stronie muru i widzi się, że całe getto płonie, właśnie wyraża tę nieprzystawalność tej sytuacji do kategorii jakby świata normalnego, normalnych ludzkich pojęć, zachowań, sytuacji. Tak? Simcha-Ratajzer o tym mówi, że nie można, opisując getto, opisując powstanie w getcie, posługiwać się takimi kategoriami życia zwykłego, codziennego, jakimi się właśnie posługujemy, bo to po prostu nie jest adekwatne do opisu tamtej sytuacji.
A Marek Edelman właśnie dodaje to poczucie totalnego porzucenia, totalnego odrzucenia i zapomnienia Żydów w płonącym getcie przez cały świat. I ostatnia rzecz, w zasadzie to nie jest problem i pytanie, nad którym chciałbym się wspólnie z wami zastanowić, ale pewna propozycja dla was, to jest to, żebyście się zastanowili sami już i sami sobie odpowiedzieli na to pytanie indywidualnie, czy w jakiejś pracy grupowej. Co dla was tak naprawdę, dla was dzisiaj oznacza to powstanie? Jakie widzicie jego znaczenie dla waszego pokolenia, dla pamięci historycznej? I jakie widzielibyście może nowe, innowacyjne sposoby, metody właśnie upamiętniania takiego wydarzenia? Oczywiście oprócz tego, że powinniśmy wszyscy pamiętać o tym, że powstanie w getcie warszawskim to było pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie, chociaż to wydaje się zupełnie szokujące, ale taka jest prawda historyczna. W kwietniu, dopiero w kwietniu 1943 roku właśnie to Żydzi Warszawy wywołują pierwsze miejskie powstanie na terenie okupowanej Europy. To już jest na pewno jakiś powód do upamiętniania, ale absolutnie o wiele więcej to powstanie wydaje się znaczyć dla nas dzisiaj. I o wiele więcej możemy od siebie dopowiedzieć, co ono dla nas oznacza. Także proponuję wam ten głębszy, indywidualny namysł. Dziękuję za uwagę.